pozwolę sobie tak od siebie, to co nasunęło mi się przy okazji czytania, czy słuchania tych tekstów, które były czytane. Mam wrażenie, że Grabiński miał jednak wbrew wszystkiemu bardzo dużo dystansu do swojej twórczości, co widać świetnie w tym opowiadaniu Zmora, gdzie jest wprost stematyzowane to, że ta cała historia może skądś pochodzić, że ona jest gdzieś zaczerpnięta z literatury, tak jak jest zresztą w Wizycie, jak pewnie tutaj wszyscy kojarzą, że Grabiński sam siebie analizuje, pokazuje też ten sam proces pisania. I myślę, że to jest też jakby kolejna rzecz, która uzupełnia tę literaturę właśnie o takie jakości, których jednak dosyć trudno szukać w tej chwili gdzie indziej. Czyli właśnie ta postawa pisarza trochę zdystansowanego, co jest chyba też o tyle ciekawe, że raczej Grabiński jest postrzegany jako ktoś, kto bardzo emocjonalnie, bardzo egzystencjalnie traktował to, co robi. I tak mi się wydaje. Paweł, bo ty pisałeś trochę o Grabińskim. Pisałeś właśnie na portalu trochę o kobietach, trochę o kolei. I co wyczytujesz z tego? Co jest właśnie tym motorem napędzającym twoją chęć lektury, czego niemal gdzie indziej? To znaczy, można zasadniczo Grabińskiego na różne sposoby interpretować i przedstawię do tego różne teorie z filologii. Ale ja zawsze mam takie przekonanie, że... To był taki niezmierny przy tych kolonistów. Mam wrażenie, że mimo wszystko takie historie, jak na przykład tutaj te, które usłyszeliśmy, mają największą jedną wartość takie odczytywania w taki dosłowny sposób mimo wszystko. Dlatego, że Grabiński, przynajmniej w moim przekonaniu, mimo tego, że właśnie osadzony był mocno w tej takiej manierze modernistycznej, w gruncie rzeczy do naszych czasów niewiele zestarzała się ta jego literatura. Być może właśnie przez to, że podchodził do niej z pewnym dystansem. Mm-hmm. No, to właśnie ciekawe jest to opowiadanie Wizyta wspomniane. Mm-hmm. Jak wiadomo, Grabiński bardzo był wrażliwy na krytykę jakąkolwiek swoich utworów. Starał się na wszelkich krytyków obrazić za jakiekolwiek negatywne słowa. A tymczasem w Wizycie sam podszedł z bardzo dużym dystansem, można nawet powiedzieć, że jakimś czarnym humorem, bardzo, bardzo subtelnym, do całego zakresu swojej twórczości wcześniejszej, szczególnie z pierwszych lat tworzenia. Opowieści cmentarnych. Tak, opowieści cmentarnych. A mam wrażenie, że twórczość Grabińskiego właśnie być może nawet troszkę zyskała jeszcze z czasem. Ze swoich czasów no, nie był doceniany, teraz być może nastąpi jakiś malutki renesans właśnie jego twórczości. Nie wiem, może jesteśmy w stanie jakoś inaczej ją odczytywać. Starał się zawsze jednak wyprzedzać troszkę swoją epokę, mimo tego, że jednocześnie był troszkę w tyle za nią, chociaż właściwie z własnego wyboru. No myślę, że to jest trochę tak, że zawsze trendy epoki, przynajmniej tak to się zwykło było mówić, że trendy epoki wyznaczają jednak pisarzy drugorzędni, bo zawsze ci w jakiś sposób interesujący, no w pewnym paradygmatem się wymykają. Natomiast właśnie powiedziałeś o renesansie zainteresowania Grabińskim. Ten renesans mamy chociażby dzięki Agarcie właśnie. Z tym, że z Agartą jest tak, że jest to małe wydawnictwo, które wchodzi na rynek poprzez publikowanie pisarza niszowego. I jakby pojawiacie się i pokazujecie się swoim potencjalnym czytelnikom właśnie od strony pisarza, który jednak w dalszym ciągu pozostaje w obrębie pewnej niszy. Czy to jest projekt ryzykowny? Czy to jest jakoś przemyślane, że chcesz, Staszku, dotrzeć do jakiegoś konkretnego czytelnika?
Znaczy w tym wypadku, wydając zarówno tragedię na wieży, czyli antologię Stefana Grodzińskiego,